Dzień dobry. Ja nazywam się Grażyna Hajewska, a jestem artystką malarką. Miło mi powitać wszystkich fanów mojego malarstwa i zaprosić na kolejny film. Dzisiaj na moich sztalugach portret. Jest to portret pamięciowy osoby mi znanej i dość często widzianej. Rysy twarzy tej osoby utrwaliły się w mojej pamięci. Oczywiście na zamówienie maluję też portrety osób mniej mi znanych. W takim wypadku zdjęcia są pomocne. Proszę ocenić samemu. Ja jestem zadowolona. Zapraszam na film. Szkicowałam bezpośrednio na płótnie. To ma w miarę 50 na 20 cm, a rozpięte jest na blejtramie o standardowej grubości około 2 cm. To moje ulubione wymiary, bo lubię wpisywać kompozycje właśnie w płótno o takich wymiarach. Oczywiście nie mam nic przeciwko innym wymiarom. Ja po prostu mam ulubioną przestrzeń i materiał, z których to korzystam częściej niż z innych. Tu w dalszym ciągu widzimy moje szkice węglem, potem miękkim pędzelkiem usunęłam nadmiar węgla, głębie i cienie oznaczyłam błękitem pruskim, a miejsca jaśniej oświetlone, miejsca, które mają być bardziej wyeksponowane, pozostawiłam na tym etapie białe. Proszę zwrócić uwagę na fakt, jak użycie praktycznie jednego koloru farby pozwala mi modelować kontury twarzy. Podczas tego procesu miałam już w głowie gotowy obraz. Oczywiście w ciągu malowania dobierałam kolory, uważając na to, by się zbytnio nie gryzły. Tutaj widzicie Państwo kolejne etapy malowania. W malarstwie portretowym istotnym jest nie tylko zachowanie w miarę zbliżonych rysów twarzy, ale także wyraz oczu, zarys ust, nosa. Po lewej albo po prawej stronie portretu pokazuję zdjęcia farb lub mieszanin farb, którymi aktualnie maluję. A oto gotowy portret. To byłoby tyle na dzisiaj. Portret niestety nie jest do sprzedania, bo został już sprezentowany. A ja zapraszam na kolejny film. Co to będzie? Jeszcze nie wiem. Do zobaczenia. Pa!